Europejska Stolica Kultury 2016 to nie jest koniec. To, że my od 3 lat współpracujemy i że teraz mamy finalnie miesiąc Lwowa we Wrocławiu, potem jesteśmy we Lwowie, to na tym się nie kończy. My mamy ogromne przekonanie, że te zadźwignięte współprace, te projekty, które jakby zmuszają artystów do współpracy, zostaną na stałe. I my wpisujemy się teraz w historię Lwowa, pokazując pewnego rodzaju nowe rozwiązania w demokratycznym świecie, a Lwów pokazuje nam pewnego rodzaju świeże spojrzenie na kulturę. To takie może mniej zachodnie, mniej komercyjne, więc jest to takie odświeżające dla naszego ruchu artystycznego. Zaczyna się nowy początek, bo naprawdę chyba 80% projektów, które będą prezentowane, jest specjalne przygotowanie do tego miesiąca. I część z nich jest wspólna z polskimi artystami, z polskimi muzykami, literaturami. W programie muzycznym Mark Tokar i Mariana Sadowska, 3 kontrabasy i 3 wokale, Vivien Mort, Hitch Orchestr, Dach Daughters, Carbido z Jurijem Andruchowiczem, przepiękna premiera projektu Ulany Horbaczewskiej, Antonycz w domu. W programie literackim Izdryk, Karpa, cały szereg młodych poetów, którzy zaprezentują się w czasie takiego performance'u literacko-muzycznego, gdzie będziemy prezentować antologię Listy z Ukrainy, w której znajduje się 50 młodych poetów, Julia Mosakowska, Zawadzki, Semenczuk, można by wyliczać bez liku. Przez cały miesiąc zapraszamy. Wszystkie wydarzenia, wstęp wolny, jakby są nieodpłatne. Bardzo ważne miejsce dla nas strategiczne na rynku przejście garncarskie. Na tym przejściu garncarskim będzie usytuowana uliczka lwowska z klimatami, smakami, zapachami i kulinariami z Lwowa i z Ukrainy. Tam będą też występy artystyczne. W przejściu garncarskim również aranżujemy specjalną klubokawiarnię lwowską, która się będzie mieściła na 2. piętrze w nowym klubie, który powstaje w Poczytance w Nowym Domu Literatury. Tam będzie też klimat lwowski z koncertami codziennie, spotkaniami literackimi, debatami. Artyści będą tam permanentnie przebywali. Na rynku 25 w kamienicy, w której kiedyś się mieściła Moda Polska, będzie wielka wystawa sztuki współczesnej. Wystawa, której jeszcze nie było chyba tak wielkiej reprezentatywnej wystawy dla Ukrainy, nie było chyba na Ukrainie, w Polsce i w Europie, to na pewno. 6 pięter, 200 prac, wielki, wielki przegląd tego, co w sztuce współczesnej na Ukrainie się wydarza. Przeglądy filmowe w Kinie Nowe Horyzonty, specjalne tłumaczenia klasycznej kinematografii, ale tej nowej, której jeszcze nie znamy. Będziemy publikowali również książkę literacką, która powstała na Majdanie, czy po Majdanie, z tych wszystkich emocji prodemokratycznych u młodych ludzi literatów. Będziemy robić publikację polsko-ukraińską z najnowszą poezją Ukrainy, która w tej chwili się bardzo ciekawie rozwija. Będzie program dziecięcy również, również w klubie Poczytanka, specjalnie przygotowany dla dzieci, dla rodziców, zabawkami ekologicznymi, z tańcem, śpiewem. Także to wszystko zapraszamy przez cały miesiąc. Wrocław 2016, łamane na Lwów. Być może uda się tak spowodować, że Bruksela zgodzi się na to, aby europejskie stolice kultury co jakiś czas były organizowane w krajach, które są poza Unią Europejską. I myślę, że to jest taki nasz ogromny wrocławski, polski wkład w to, żeby wzmocnić Ukrainę, dać jej prawo do takiego mocnego głosu mówiącego, że jesteśmy również w Europie i że Europa to nie tylko Unia Europejska i że kultura nie ma granic politycznych, kultura nie ma granic formalnych, że ona jest po prostu jak taki przepływ pomiędzy krajami, a nas do tego zobowiązuje pewnego rodzaju historia. Lwów, mówi się, że Wrocław przyjechał ze Lwowa, że nasze korzenie są we Lwowie, ale dzisiaj traktujemy Lwów jako soczewkę na całą Ukrainę, żeby powiedzieć, że tam coś się złego dzieje.